Cześć, dzisiaj Civic, znany i ulubiony, tak zwany UFO 1.8 Sport, czyli fajne wyposażenie z podgrzewanymi fotelami, z czujnikiem deszczu, z tempomatem. Samochód krajowy, od pierwszej właścicielki, aczkolwiek w międzyczasie na chwilę zmienił właściciela, ponieważ był skradziony, ale się odnalazł z numerami nic nie dotykanymi, więc ma te same numery nadwozia. Samochód posiadał oryginalny lakier. Ja w nim lakierowałem tylny błotnik. Zaraz Wam to pokażę na mierniku. Mam zdjęcie sprzed lakierowania, więc żeby nie było żadnej wątpliwości, żadne uszkodzenie po prostu parkingowe. Jest to auto 11-letnie, więc parę jakichś tam mankamentów na dworze posiada i mamy tak, tutaj taki mamy wgniotek delikatny zapędzelkowany i wgniotek jest tutaj na pokrywie silnika i jeszcze na tylnym zderzaku jest drobne zagniecenie, o, w tym miejscu tradycyjnie na rogu. Ja w tym aucie zamontowałem czujniki parkowania, więc one są nowiutkie. Jest auto po dużym przeglądzie, czyli... jest jeszcze, przepraszam, jeśli chodzi o karoserię, tu jest jeszcze delikatne takie załamanie. To jest bardzo mało widoczne, nawet nie wiem, czy będzie widać tutaj na tym, na filmie. I tutaj bez uszkodzenia lakieru, jakieś takie, coś się tam mieni na tych drzwiach, ale nic strasznego. Tak jak wspominałem, jest samochód po dużym przeglądzie, ma wymieniony olej, świece, ma zrobioną regulację zaworów, więc no jest przygotowany do jazdy. Z wyposażenia elektrycznie sterowane szyby razy 4, lusterka elektrycznie regulowane i składane i działają. Te moduły też wymieniłem, bo one nie działały, więc jest to w tej chwili zrobione. Samochód ma 183 czy 6 przebiegu, zaraz Wam pokażę, 187 nawet, 187 ma tysięcy kilometrów. Jest to 1.8, 140 koni, jeszcze nie mówiłem, nie wspominałem, że samochód ma instalację gazową, więc jeździ pół darmo. Generalnie te silniki są bardzo ekonomiczne, a z instalacją gazową no to już w ogóle jak Seicento. Koszt przejazdu 100 km. Podgrzewane fotele, mocniej, słabiej. Popielniczka, o, to się rozkleiła z tego upału. Zapalniczka właściwie prawie nieużywana, może z raz czy dwa. Sześciobiegowa skrzynia biegów, w kierownicy sterowanie radiem, tempomat, komputer. ESP, ASR wyłączalne, podgrzewane lusterka, klima automatyczna, tu ustawiamy temperaturę, też jest świeżo nabita, przy 23 stopniach jest tutaj chłodno w aucie, a na zewnątrz mamy 30 w tej chwili. Wnętrze jakieś tam ślady użytkowania nosi, czyli na przykład te plastiki pseudoaluminiowe no, mają jakieś tam uszkodzenia, tak samo tutaj ten panel czy guziki, no ale auto ma 11 lat i 180 parę tysięcy kilometrów. Jeśli chodzi o tapicerkę, no to fotel pasażera jest bardzo ładny, podłokietnik, troszeczkę ten welur jest ugnieciony, fotel kierowcy jest przyzwoity, nie ma jakichś tu strasznych mankamentów. Tylna kanapa wzorowa z ISOFIX-ami, z podłokietnikiem Magic Seats, super patent. Jest koło dojazdowe, pod spodem jest butla, tu mamy siatkę, gaśnicę i olej został po wymianie.
Samochód ma, jak widzicie, akcesoryjne felgi. To są oryginalne hondowskie akcesoryjne felgi, bardzo ładne. Mi osobiście się one bardzo podobają. Z tyłu opony są Pirelli. W dość dobrym stanie, zaraz zobaczę, który rocznik. 31 tydzień 2013. Z tyłu są także, przepraszam, z tyłu są także tarcze świeżo wymienione. One są nowe, teraz samochód stał kilka dni, więc jakaś tam korozja, ale z tyłu tarcze są nowe. Z przodu opony ja wymieniłem, one są nowiutkie. Tarcza z lekko wyczuwalnym rantem. Klocka jest 3/4, prawie jak nowy. Więc po wymianie, jak się skończą klocki, to może się okazać, że on będzie, że te tarcze będą do wymiany. Pokażę wam pod maską. O, tu jest jeszcze delikatny wgniotek na tym załamaniu. Pokażę wam jeszcze grubość lakieru. Tak jak mówiłem wcześniej, samochód nic nie nakierowany. Ja po zakupie zrobiłem lewy, prawy tylny błotnik. No i tak, pokrywa silnika. Stówka, błotnik 105, 84, drzwi 109, 108, 82. Tylne drzwi są już pocieniowane, 187. O, tu jest trochę grubiej, tu 400, czyli one były na łączeniu tutaj drzwi z błotnikiem, to było uszkodzenie, więc stąd też to lakierowanie, czyli mamy błotnik i drzwi, już zapomniało mi się o tym. Błotnik i drzwi lakierowane. Pokrywa plastikowa 94, błotnik tylny lewy 98, drzwi 102, dach 92, 110, 108, 102, błotnik stówka 97 i 84. Mogę wam pokazać też jeszcze wewnątrz tutaj dla pewności. Mamy tak, słupek 60, drzwi wewnątrz tutaj 65, więc nic tu się nie działo, tylko powierzchowne uszkodzenie, po prostu parkingowe. Zapraszam was na używanahonda.pl, tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis, lub też inne Hondy, także inne Hondy Civic 9 generacji, 8. Zapraszam na autoprofesja.pl, tam znajdują się inne samochody innych marek, krajowe, od pierwszych, drugich właścicieli. Zapraszam do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami. Zapraszam też do polubienia facebookowego profilu Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertą. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.